Zdrowia, szczególnie dla Kalifornii. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz mój kanał? Dziękuję jeszcze bardziej. Kalifornia. Kalifornia to jest jeden stan z 50 stanów, no ale w zasadzie porównując do Europy, no to byłaby taka, to byłby sporej wielkości kraj, no bo to jest 40 milionów ludzi, potężna powierzchnia, także, że to więcej niż powiedzmy w Polsce, no i ma dużą rolę do spełnienia w Ameryce. W Ameryce pomiędzy innymi, no to jest politycznie bardzo silna, bo ma 55 głosów w tak zwanym Electoral College, co to znaczy, że to są ludzie, którzy wybierają powiedzmy prezydenta. Są to reprezentanci ze wszystkich stanów, bo w Ameryce jest dwóch senatorów na każdy stan, czyli 100 senatorów i 435 reprezentantów, czyli ogólnie rzecz biorąc polityków w Ameryce na powiedzmy 320 milionów, no to jest 535. No nie jest to dużo, tak? Nie jest to dużo. Jeżeli byłoby 300 i 300 milionów, no to by było, to byłby 1 na milion. A że jest prawie 500, no to jest powiedzmy 1 na 700-800 tysięcy. No i co to się dzieje z tą Kalifornią? To Kalifornia w latach 80. no to była dosyć bardzo konserwatywna. Stamtąd pochodzi Reagan. Reagan był aktorem, później był gubernatorem Kalifornii, wyprowadził Kalifornię na prostą. No i został wybrany prezydentem Ameryki. Był konserwatystą, był religijny. W zasadzie to człowiek taki klasyczny, Bóg, honor i ojczyzna. No a na dzień dzisiejszy Kalifornia po prostu zrobiła się kompletnie socjalistyczna, komunistyczna. No jest bardzo, bardzo lewacka. Na milion bezdomnych w Ameryce, czyli 0,3% ludzi jest bezdomnych. 500 tysięcy właśnie żyje w większości w Kalifornii, no ale też w Oregon. Dlaczego tam żyją? No żyją dlatego, że tam jest ładny klimat. Tam jest ładny klimat polityczny, no i ładny klimat geograficzny. Nie ma mrozu, także nikt nie zamarza na ulicach, a państwo daje, no i w zasadzie nie tylko daje jedzenie, ale też daje narkotyki, daje strzykawki, daje igły i tak dalej. Także z całej Ameryki jest to taki magnes, który tam wciąga najróżniejszych ludzi. No ale dlaczego chcę dzisiaj mówić o tej Kalifornii? No dlatego, że Kalifornia ma dosyć specyficznej pozycji do tego, żeby dyktować to, co Waszyngton ma robić. No w zasadzie nie tyle, co Waszyngton, co ludzie, którzy produkują fabryki, które produkują samochody, no bo jest Ministerstwo Ochrony Środowiska i ono określa ilość, powiedzmy, spalin w samochodach. Ilość, powiedzmy, inne Ministerstwo Drogowe określa, ile samochód, jaką ma mieć wydajność i tego rodzaju, no ale ogólnie rzecz biorąc na poziomie federalnym jest to regulowane czystość powietrza, czystość zanieczyszczenia. Kalifornia w latach 70. miała strasznie duży smog, no bo to jednak Los Angeles, no to jest w takiej niecce, no i tam wszystko tam się schodziło. W tym czasie samochody, no to były potężne kolubryny 6-8-cylindrowe, paliły powiedzmy 15 litrów na setkę, także że benzyna to była bardzo tania przy tym, z tą zmową arabską, no i tymi wojnami arabsko-żydowskimi, i kiedy tam OPEC się zawziął i tak dalej, kiedy ropa poskoczyła tam 5-6-krotnie, to benzyna była strasznie tania, także te samochody, smoki takie wawelskie, ssały tą benzynę, nikt nie wnikał, no ale to stworzyło jednak te zanieczyszczenie. No i Kalifornia w latach 70. Ogólnie rzecz biorąc jest taki z 1970 roku akt czy prawo federalne,
prawo kongresu czystego powietrza. No i ono zabrania stanom, poszczególnym stanom z tym, żeby sobie same regulowały poziomy czystości, no bo co do czego to by doprowadzało? Doprowadzało, że po prostu nawet te stany sąsiednie, no to te samochody nie mogłyby jeździć. Także ustalono, że to są, że drogi, te wszystkie highwaye, no to należą, powiedzmy, te główne do Stanów, do Waszyngtonu, to są federalne rzeczy. No i te zanieczyszczenia też są, należą do Waszyngtonu. No ale Kalifornia powiedziała, my potrzebujemy jakąś taką specjalnie lepiej, więcej i czyściej, żebyśmy doprowadzili do porządku, powiedzmy, powietrze. No i teraz 40 parę lat po tym, jak doprowadzili powietrze, no to jak to się objawia? No objawia się to tym, że wszystkie samochody w całej Ameryce, w tych pozostałych 49 stanach są droższe niż powinny być. No dlaczego są droższe? No bo fabryki, patrząc na te 40 milionów ludzi mieszkających w Kalifornii, no to jest ponad 10%, powiedzmy 12% populacji Ameryki, nie może sobie pozwolić, żeby produkować, powiedzmy, samochody tylko dla 49 stanów i nie produkować dla Kalifornii, no to w zasadzie produkuje do takich standardów, jakie ma Kalifornia, no i sprzedaje je wszędzie. Ktoś by mógł powiedzieć, dlaczego nie produkuje dwóch jakichś takich linii produkcyjnych, no ale odpowiedź jest dosyć prosta. To jeszcze mniej by się opłacało niż powiedzmy produkować jeden i sprzedawać trochę drożej. No bo obniżenie kosztów i produkowanie specjalnych samochodów dla Kalifornii nie ma sensu. No szczególnie, że później samochód jakiś tam używany czy coś, to by były duże problemy, żeby przekraczały te stany. Z miejsca na miejsce Kalifornia by ścigała i to byłby koszmar jakiś. No i oni dostali te zezwolenie na takie tymczasowe, prowizoryczne, powiedzmy, podniesienie swoich poziomów. Przez te lata wszystkie fabryki samochodów dopasowały się, no i sprzedają. Tyle tylko, że powiedzmy elektryczny samochód kosztuje 12 tysięcy więcej niż odpowiednik spalinowy, tak, na benzynę. Skąd w Kalifornii, żeby wyciągnąć, no bo było coś takiego jak CAFE, Corporate Average Fuel Economy, czyli takie średnie zużycie paliw, korporacyjne średnie zużycie paliw. Czym to się objawia? No, że w zasadzie to Kalifornia mówi tak, okej, Chrysler, czy Ford, czy Toyota, my kupimy, w Kalifornii będzie, powiedzmy, 50 tysięcy takich samochodów, 100 tysięcy takich, 10 tysięcy takich, czyli taka średnia na ilość tych mil przejechanych, na ilość tego samochodów sprzedanych i tak dalej, to ma być tyle mil z galona przejechać i powiedzmy to było więcej niż standardowo wymagane przez rząd, no bo rząd wymaga jakiś tam, no i co roku to się przesuwa, ile jak bardziej efektywny ma być samochód, no ale fizyki nie przeskoczy, no bo waga plus szybkość plus przyspieszenie tego rodzaju, ale czy można zmanipulować? No można zmanipulować, że sprzedaje się duże samochody, no i sprzedaje się małe samochody, no i na ilość samochodów, no to jest średnia taka, że jak ktoś lubi mały samochód i ktoś lubi duży samochód, no to akurat się składa, że jest ten wypośrodkowany, jest ta średnia. No, czy to coś daje? No, statystycznie na pewno. Czy będzie więcej ludzi, którzy kupują mikroskopijne samochody? No, wszelakiego rodzaju Fiata, powiedzmy, przestaną sprzedawać małe samochody, nigdy się nie sprzedawały, bo ludzie się po prostu boją. Szybko to się jeździ, mniej więcej na tych highwayach daleko się jeździ. W mieście to ludzie starają się nie jeździć, bo jeżdżą autobusami czy tam metrem. Także małe się nie sprzedają, ale chodzi o to, że
że wciska się tą średnią z ilości samochodów. No i Trumpa liberałowie, socjaliści przezywają, że jest właśnie faszystą, że jest hitlerowcem, że chce zamordować ludzi spalinami, że w sumie chce zabić też fabryki samochodowe. To jest najciekawsze, że mówią, to nie pomoże fabrykom. No fabryki już się przyzwyczaiły do tego, że muszą spełniać warunki do tych kalifornijskie, no ale Trump tak logicznie, każdy może się zorientować, że jeżeli samochody są droższe, no to ktoś będzie dłużej jeździł tym starym samochodem sprzed 5 czy 10 lat, a jeżeli samochody by były tańsze, no to może by się wcześniej zdecydował kupić ten nowszy. Także powiedzmy, nawet jeżeli ten nowszy miałby troszeczkę gorsze wyniki, te spalinowe w porównaniu do kalifornijskich, to i tak byłby lepszy niż to, co on wymienia, 5-6-letnie. No i też jest taka kwestia, sprzedawanie samochodów do Europy i do Chin. Jeżeli te samochody są produkowane na rynek kalifornijski, no to te samochody są tak drogie czy droższe, że one nie za bardzo są konkurencyjne właśnie w Europie czy w Chinach. Volkswagen miał aferę teraz rok czy dwa lata temu. A to dlaczego? Dlatego, że Ministerstwo Ochrony Środowiska mówiło, że fabryki muszą mieć taką, a takie spaliny, ten poziom, a Ministerstwo Transportu mówiło, że muszą przejechać tyle a tyle z galona, czyli spalać tyle a tyle litrów benzyny na setkę. No i to trudno jest połączyć, tak? Bo jest albo czysto, albo daleko. I wielka afera była z Volkswagenem, szczególnie z dieslem. Z dieslem, z ropą naftową używaną do tego diesla. Bo się okazało, że tam algorytmy w tych komputerach po prostu fałszowały wyniki. Jak to się odbyło? No odbyło się to w ten sposób, że te samochody, te diesle były produkowane w Niemczech. No i w Niemczech tam są jakieś poziomy zanieczyszczeń dopuszczalne. No a w Ameryce się okazywało, że zanieczyszczenia zapisywane czy pokazywane są dużo, dużo niższe niż te w niemieckich. No i ktoś się zastanowił, jak to jest możliwe, żeby ta sama maszyna, żeby ten sam silnik był tak inny. No i później się okazało, że właśnie te oprogramowanie robiło to w ten sposób, że pokazywało wyniki z pewnych tylko okresów pracy silnika, z pewnych tylko okresów jazdy i tak dalej, i tak dalej. Ale o co chodzi? No chodzi o to, że Trump mówi, że Kalifornia po prostu nie może wariować, że musi być jednorodny, powiedzmy, podejście do spalin jako amerykańskich, że konstytucja zabrania między innymi, żeby poszczególne stany ograniczały, czy zmniejszały, czy walczyły z wolnym, powiedzmy, rynkiem między Stanami. No a tutaj to jest taki przykład, że Kalifornia walczy z wolnym rynkiem, no bo jeżeli samochody by były robione na 49 innych stanów, no to do siebie by ich nie przyjęli. Także to jest jednak jakaś taka nierówność. Czy potrzebuje Kalifornia jeszcze ten być czyściejsza niż była 40 lat temu? No w zasadzie to już wyczyścili się, tak? Już nie ma tych benzyny ołowiowej. Benzynę ołowiową w zasadzie wyeliminowano 25-30 lat temu. I to też było ciekawe, bo w Ameryce wszystkie samochody mają naklejkę z przodu na szybie i ta naklejka gwarantuje, że jest przegląd bezpieczeństwa, czyli wszystkie